No hej, witam wszystkich poniedziałkowiczów. Mamy rok 2021 i oto okazało się, że polski rząd, i to jest news, że polski rząd nie ma planu na walkę z pandemią i działa po omacku. Weekend, rzecz święta. W sobotę zaszczepiono w ciągu doby 1235 osób. I wy myślicie, że ja to nagrywam, bo chcę? Nie, kochani, ja to nagrywam, bo muszę. Ja to nagrywam, żeby nie zwariować. Ja wczoraj ogoliłem łeb na łyso, jak Britney Spears w 2007 roku. Coraz więcej Polaków chce szczepić się na koronawirusa. Kampania, w której brała udział Krystyna Janda, Wiktor Zborowski, pan Grycan, Krzysztof Materna jeszcze, przyniosła wymierne skutki. Wspaniale. W grupie wiekowej 60-69 odpowiedź tak i raczej tak wybrało w sumie 81% badanych. Nie musimy już bać się antyszczepionkowców, nie musimy bać się już Justyny Sochy, nie musimy bać się Kai Godek, nie musimy bać się Konfederacji. Ja cieszę się, że coraz mniej obawiamy się tego wirusa, tej epidemii, i to jest dobre podejście, szanowni państwo. 4 na 5 osób powyżej 70 roku życia chce przyjąć szczepionkę. Najlepsza kampania społeczna ostatnich lat. Wystarczy. No, ta. Wspaniale! Znacząco spadła liczba antyszczepionkowców. Niechęć w stosunku do szczepień deklaruje zaledwie 28,1% ankietowanych. I tu jeszcze napisali, że przy obecnym tempie szczepień chętniej będą musieli czekać na swoją kolej kilka lat. Słuchajcie, jakiś czas temu była taka śmieszna akcja w zeszłym roku. Prawi kochani stwierdzili, że lewactwo ich ucisza na portalach społecznościowych typu Twitter. Like I said last time, Tucker, conservative voices are being silenced. That is exactly right. Przenoszą się na Parler, na wolnościowy serwis społecznościowy, na którym respektowana jest wolność słowa. Ten rosyjski serwis społecznościowy był mocno promowany przez takich zwolenników wolnego słowa jak Indiakot, znana z tego, że mieszka we Francji. Jak on się nazywa? Komisarz Wrona, jeden z najbardziej znanych obok Marcina Najmana obrońców Jasnej Góry w zeszłym roku, czy ten nieśmieszny koleś z kabaretu Otto, który robił Studio Jajo. No ale pamiętam też, że bardzo szybko wrócili na Twittera. No niestety okazało się ostatnio, że lewactwo tak usilnie próbuje zagłuszać konserwatywne głosy. And I said it in my New York Times bestseller. Conservative voices are being silenced. Że Parler przestał działać. Jeff Bezos, słynny lewak, komunista Jeff Bezos, wyłączył im serwery, na których Parler się znajdował. Są też dobre wieści. Jak podał na Facebooku kolektyw anarchistyczny Szpila. Pamiętacie właśnie, jak Margot i Wania wieszały tęczowe flagi na pomnikach i zostały w związku z tym oskarżone o znieważanie tych pomników? No to dzisiaj okazało się właśnie, że sprawy zostały umorzone. To oznacza w zasadzie, że możemy mówić, że te zatrzymania miały w sobie coś z represji? Jako że sam nie jestem członkiem społeczności LGBT, oferuję sobie komentarz, że teraz te same osoby powinny usłyszeć zarzut o znieważenie tak ważnego symbolu pomnikiem Jezusa Chrystusa. Wpadł mi dzisiaj jeszcze w oko felieton Piotra Beniuszysa, który ukazał się na łamach wyborczej. Piotr Beniuszys to jest taki gostek, który jest wyznawcą jednej z dwóch najliczniejszych religii w Polsce. Jest to religia ekonomii wolnorynkowej. Piotr Beniuszys napisał felieton pod tytułem
Gdy nieszczęście dotyka przedsiębiorcę z Warszawy, mamy eksplozję drwin. Piszę w tym felietonie o gościu, o którym też było dosyć głośno pod koniec zeszłego roku, który to wynajmował 17 apartamentów w Warszawie. No i w związku z kryzysem pandemicznym zesrał mu się ten biznes. W ostatnich dniach starego roku wielkie rozedrganie lewicowej bańki społecznościowej wywołała dobrowolna, prywatna zbiórka internetowa, jaką zorganizował warszawski przedsiębiorca Maciej Chojecki, aby uratować resztki swojego przedsięwzięcia polegającego na podnajmowaniu krótkoterminowym wynajętych długoterminowo luksusowych apartamentów w centrum stolicy. Chojecki to przedstawiciel nowego prekariatu. Piotrek, mogę tak do ciebie mówić. Piotrek. Wynajmowanie krótkoterminowo kilkunastu mieszkań w centrum Warszawy to nie jest przedsięwzięcie, Piotrek. To jest proceder. A, no i jeszcze w tym felietonie napisał, że to wszystko jest winy państwa, które buduje za mało mieszkań. I tutaj bym się z panem Piotrem zgodził. Tylko ciekawe, czy pan Piotr poparłby w ramach finansowania tego budowania mieszkań przez państwa podniesienie podatków dla co bogatszych... nieważne. Tytuł tego felietonu się zmieniał, jak to czasami jest z treściami w internecie. A no i na początku brzmiał: gdy nieszczęście dotyka przedsiębiorcę z Warszawy, mamy eksplozję drwin. A w tym momencie brzmi: przedsiębiorcy też mają prawo walczyć o swój byt. I tu się zgadza.